postanowiłam nagrać wam, jak wygląda moja sobota. O 11.45 zawsze mam zajęcia z jogi, które prowadzę w projekt yoga, co się znajduje na przy Starym Rynku na ulicy Dominikańskiej. Więc lecę najpierw tam. Zdjęcia się właśnie skończyły i teraz Marita mi porobi kilka zdjęć, żeby powrzucać w tygodniu na Instagrama. Zaraz się przybiorę szybciutko i robimy zdjęcia. Zobaczycie na Instagramie, a teraz lecimy na obiadek i później zabiorę was na bardzo fajne zdjęcie z kalistyniki. O, tam jest projekt yoga, widzicie? Tam na oknach jest napisane yoga. I to jest ulica Dominikańska. Chętnych zapraszam na moje zajęcia. Marita mówi, że będzie chciała jeść pączki w następnym tygodniu. Codziennie! Nie wiem, ja w tym nie uczestniczę. Nie biorę udziału w tym, słyszysz? Może tylko raz. Może tylko w czwartek. Ale nie cały tydzień. Wam zabraniam. Słucham pana daktyla. Słucham. Co chcesz powiedzieć? O! Głoskanko? Tak? Głoskanko? Głoskanko. Obiadek zjedzony. Strasznie się cieszę, że idę w końcu na to zajęcie, bo w zeszłym tygodniu mi się nie udało. Już tak dawno nie byłam u niego na zajęciach. Byłam kiedyś w szkole jogi, on kiedyś prowadził. A teraz tam już niestety nie prowadzi. Będę musiała jechać na inny koniec miasta, to jest jedynym... O, to jest taki minus, kurde. 40 minut muszę tam jechać. Jeszcze 10 będę szła. Jest pół do, mam pół godziny. I jak pisało na mapie, 15 minut pieszo. Zaraz zobaczymy, jeszcze tam nigdy nie byłam. Strasznie się cieszę na te zajęcia. Wiecie, no, same trenować albo trenować innych, a przychodzić na zajęcia, kiedy ktoś cię poprawia, no to zupełnie co innego, naprawdę lubię to. No coś jak dojadę trochę przesadził, bo pisało 15 minut, 14 minut dokładnie, a doszłam tu w przeciągu 5. Mam jeszcze 25 minut. Nie wie pani, czy ja tu muszę kupować wejście, czy ja mogę tak po prostu tam wejść, no gdzieś tam jest recepcja? Ale to pierwszy raz? Tak. Bo trzeba tu się zarejestrować. A, zrobić. Tego chłopaka poprosić tam z recepcji, żeby pomógł. Aha, dobrze, dziękuję. Pierwsza wizyta. PIN? Jaki PIN? Nic mi nie wysłali na telefon. Napisałam, że pierwszy raz, a on mi, że wysłali mnie PIN na telefon. Jakim cudem, jak ja nie podawałam telefon? Patrzcie, pierwsza wizyta. PIN. Jaki PIN? Nie pamiętasz PIN. A, pisz swój numer telefonu. Aha, pisałam swój numer telefonu, on mi pisze podany numer telefonu, nie istnieje. Chyba potrzebuję pomocy. Dobra, wytłumaczyli mi, że tutaj muszę zarejestrować się najpierw. I płatności wszystkie są przez internet. I dopiero później będę mogła wejść. Więc w sumie dobrze, że jestem wcześniej. Więc mogę tutaj sobie wpisywać. Dużo danych do wpisywania.
dzisiaj koniec. Było bardzo intensywnie. 2 godziny intensywnego stania na rękach. Jestem mega zadowolona, moje ręce opadają, ale to było warto. W ogóle ten stepłan jest taki wypasiony. Tyle maszyn, jak tam nawet nie widziałam. Mam sobie wykupiony tutaj, chodzi na to, że 24 godziny, więc może któregoś dnia zrobię tu trening. Nie wiem, czy mnie będzie dobrze widać, bo już jest ciemno, GoPro ma problem z nagrywaniem, kiedy jest ciemno. Dziękuję, że byliście ze mną. To był mój wolny dzień, wolny trenujący. Cieszę się, że wróciłam na zajęcia. Mi się wydaje, że dodam to wyzwanie ze staniem na rękach po bieganiu, że będę balansować tak z 5-10 minut, bo to troszkę zaniedbałam niestety. No i co? No i lecę na urodziny brata. Widzimy się w poniedziałek. Pa, pa!